Pan zmartwychwstał. Pan prawdziwie zmartwychwstał. Na początku szok. Kobiety przychodzą wielkanocny poranek do grobu i nie znajdują w nim Jezusa. Kamień zostaje odwalony, rozwalony. Wielka radość pomieszana ze strachem, z podnieceniem i dzielą się tą dobrą nowiną z uczniami, którzy są zamknięci ze strachu przed tymi, którzy mogą zrobić im krzywdę ze względu na to, że są uczniami Jezusa, że byli uczniami Jezusa Chrystusa. Oto nagle one przychodzą i dzielą się tą radosną nowiną. Wielka nieufność pomieszana ze strachem, lękiem, po euforyczną radość, kiedy wreszcie Jezus zostaje rozpoznany jako zmartwychwstały, jako ten, który wraca z mocą, jako ten, który pokonał śmierć, zwyciężył szatana i pokonał grzech. I dzisiaj jesteśmy my konfrontowani z tym słowem. Pan zmartwychwstał, Pan prawdziwie zmartwychwstał. No i to pytanie, które kieruję do Ciebie i do siebie. Czy rzeczywiście jesteś tym, który czerpie nadzieję z radości, ze zmartwychwstania, z tego, że mój Zbawiciel, mój Jezus jest żywym Bogiem, który pokonał śmierć, pokonał grzech, umarł, ale zmartwychwstał z miłości dla mnie i dla Ciebie. Niech Pan Bóg Wam błogosławi w ten radosny dzień zmartwychwstania Pańskiego.